I także interesuje nas to, co robią podmioty gospodarcze. Mhm. Na przykład właśnie kluby, karczmy, różnego rodzaju podmioty, które działają na zasadach komercyjnych, ale oprócz swojej oferty komercyjnej tworzą taką ofertę kulturalną, aktywności kulturalnej, która nie ma charakteru komercyjnego, służy aktywizacji na przykład środowiska. Trochę też promocji, ale no, kręci tym środowiskiem. Jak takie badanie będzie wyglądać? Państwo będą rozmawiać z tymi ludźmi? Czy na przykład jechać gdzieś do jakiejś miejscowości i z kolei ludzi innych pytać o tych, którzy organizują takie, no, w cudzysłowie imprezy albo różne wydarzenia kulturalne? Wygląda to już tak, bo zaczęliśmy te badania, już one są rozpoczęte i właściwie kończymy pierwszy etap. Na tym pierwszym etapie zbieramy wszelkie informacje na pytanie, co się dzieje i kto coś robi właśnie poza tymi tradycyjnymi ramami w gminach województwa lubuskiego. Te informacje zbieraliśmy głównie analizując bazy internetowe gmin, miast, analizując bazy internetowe, baz stowarzyszeń, NGO i także w dużej części te informacje pochodzą z ankiet, które elektroniczną drogą wysyłaliśmy właśnie do urzędów gmin, zakładając, że tam są osoby, które są ze środowiska, wiedzą, co w tym środowisku się dzieje. No i często są też w gminach, w urzędach osoby odpowiedzialne za promocję, za kulturę, za współpracę ze stowarzyszeniami. Wydarzenia na Facebooku też pomagają, tak zwane. Często właśnie jest tak, że jak się dzieją jakieś inicjatywy, to jest wydarzenie, można dołączyć. One raczej wspierają. Jeżeli już znajdę inicjatywę, to już przeszukuję internet i rzeczywiście takie dodatkowe informacje mogę znaleźć na Facebooku. Chociaż muszę przyznać, że samego Facebooka nie analizowaliśmy. Mhm. Też istotnym źródłem informacji są dla nas tak zwani eksperci, czyli jest to grupa osób wyłoniona przez nas, którą uznaliśmy za osoby kompetentne i wiedzące, co dzieje się w środowiskach. One pochodzą często z tych środowisk, są często pozytywnie zakręcone, same działają, zajmują się tym to regionaliści i oni także dostarczali nam bardzo wielu informacji na temat tego, kto co gdzie robi. Czy ta kultura, którą badacie, to jest bardziej, żeby się nie zaplątać. Czy to jest bardziej taka kultura, w cudzysłowie, wydarzeniowa, eventowa, czy na przykład do tych artystów mogą być też zaliczani, no, tak zwani street artowcy, którzy gdzieś robią jakieś murale, którzy jakby nie zajmują się stricte wydarzeniami, ale też są jednak artystami, tworzą jakiś koloryt jakiejś miejscowości. Powiem tak, że właściwie wszystko, aczkolwiek na pewno mnie interesuje nas to, co błyśnie i zgaśnie. Raczej interesują nas, no, inicjatywa zawsze jest związana z kimś, z jakąś grupą, z jakimś człowiekiem i interesuje nas to ogólne działanie tej grupy czy tego człowieka, a nie tylko ten właśnie to jedno błyśnięcie, czy jedna inicjatywa. Ja chciałabym zaznaczyć, że my badamy i poszukujemy inicjatyw, które nie mają charakteru profesjonalnego, czyli nie interesują nas profesjonalni artyści. Bo takich jest też bardzo dużo i w naszych ankietach też wiele osób właśnie podawało nam dane osób profesjonalnie uprawiających sztukę. One nas nie interesują, chyba że oprócz tego, że profesjonalnie uprawiają sztukę, malują, rzeźbią, to też działają w środowisku jako animatorzy i otwierają się na to środowisko, czyli przy okazji wykorzystują ten instrument, który mają w posiadaniu i dzięki niemu aktywizują środowisko, włączają do różnych działań, warsztatów, festynów właśnie wspólnych, plenerów, różnych akcji społecznych. To tak. Natomiast nie interesują nas profesjonalne działania, no takie, które nazywamy sztuka. Mhm. Przeglądając te wszystkie ankiety, te informacje z gmin, czy chociażby też z Zielonej Góry na przykład, to dużo się dzieje w naszym regionie, pani zdaniem? Tak, rzeczywiście sporo się dzieje. Ja przystępując do tych badań zastanawiałam się, czy rzeczywiście tak jest, że u nas niewiele się dzieje, bo można odnieść jest takie wrażenie. Tak. Tak, można odnieść takie wrażenie, dlatego że my niekoniecznie nie eksponujemy tego, co się dzieje. To się dzieje gdzieś na dole, właśnie w jakichś środowiskach i nie jest szczególnie eksponowane, opisywane, promowane. Często podmioty z Polski
na których na przykład, o których rozmawiamy na zajęciach z animatorami kultury. Ja pokazuję pewne przykłady projektów jako dobre praktyki, mówimy o nich. One świetnie funkcjonują w też takiej świadomości publicznej. Wiadomo, że na przykład jest, no nie wiem, w Sejnach Fundacja Pogranicza i ma świetne projekty, wszyscy się nimi zachwycają. Zawsze sobie zadawałam pytanie, dlaczego w Sejnach? My też mamy świetne położenie i mogłyby być takie inicjatywy u nas i ja wierzę, że one są i kiedy robimy te badania, to okazuje się, że są, tylko może nie aż tak na tak szeroką skalę i nie tak wypromowane, ale są ciekawe inicjatywy i no, moją ideą jest też, żeby one ujrzały światło dzienne. Mhm. Akcję wspiera i finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dlaczego ministerstwo chciałoby się dowiedzieć, co akurat dzieje się tutaj? Bo państwo też wnioskowali o taki grant. Tak, my wnioskowaliśmy i uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ja myślę, że to jest też związane z... To zainteresowanie ministerstwa tego typu wiedzą na temat tego właśnie, co dzieje się w niszach, gdzieś na obrębie takich oficjalnych, formalnych działań, to zainteresowanie wiąże się chyba też z innym myśleniem o kulturze. Według mnie bardzo długo i nadal w takim też potocznym myśleniu w polskiej rzeczywistości funkcjonuje takie wąskie myślenie o kulturze, wartościujące, które utożsamia ją z czymś wyjątkowym, wysokim, właśnie kulturą elitarną, dorobkiem, tworzonym przez profesjonalistów. I tego typu zjawiska, no, one oczywiście są bardzo istotne, ale to bardzo zawęża ten obszar, bo dzisiaj myśli się zupełnie inaczej o kulturze. To jest coś, co tworzą wszyscy ludzie i wszyscy w niej uczestniczymy. Nie tylko wybrane jednostki kreują wyjątkowe zjawiska, ale kreujemy tę kulturę na co dzień. I myślę, że to rozszerzenie, takie inne spojrzenie właśnie na kulturę, na uczestniczenie, na tworzenie kultury sprawia też, że ministerstwo jest zainteresowane nie tylko wspieraniem takiej właśnie tej kultury, no, wiodącej, chociaż dzisiaj trudno powiedzieć, że ona jest wiodąca czy dominująca, bo jednak kultura popularna jest kulturą dominującą, ale tej kultury przez duże K, ale także właśnie dowartościowaniem i dostrzeżeniem tego szerokiego, tej szerokiej płaszczyzny. To już na koniec. Kiedy możemy się spodziewać efektów tego projektu i w jakiej one postaci będą? To będzie jakiś raport, konferencja? Jak to będzie wyglądać? Efekty pojawią się pod koniec roku, dlatego że grant jest krótki, trwa do końca tego roku, musimy go zakończyć. Ja mówiłam o ankietach, jeszcze tylko dodam, że ankiety to jest, zbieraliśmy dane, teraz będziemy z tego morza informacji wyłaniać to, co właśnie będzie tą według nas nową przestrzenią. To będzie zaznaczone, wszystko co zbieramy, umieszczamy na mapie, czyli będziemy tworzyć mapę inicjatyw kulturalnych w Lubuskim, tych właśnie poza instytucjami tradycyjnymi. Na tej mapie zaznaczymy to, co odkryliśmy i wyróżnimy te tak zwane nowe przestrzenie, czyli to, co ostatnio się pojawia, co jest oryginalne w danym środowisku, to nie musi być oryginalne w wymiarze światowym, krajowym. I do 20 spośród wybranych zjawisk dotrzemy i będziemy je głębiej badać, czyli to, o co pan wcześniej pytał, będziemy prowadzić wywiady, obserwacje, badać dokumentację, przyglądać się tym fenomenom bliżej. I te nasze zdobyte informacje pojawią się na naszej stronie internetowej, która już niedługo powinna zafunkcjonować, a pod koniec roku rzeczywiście sporządzimy raport i ten raport będzie zgodnie z wymogami ministerstwa dostępny online. Mhm. Czyli będziemy mogli poczytać o tym, jak wygląda ta nasza kultura nieprofesjonalna. I pooglądać, bo zamierzamy też robić tak zwane fotoeseje. Mhm. Dobrze, bardzo dziękujemy za te informacje. Mam nadzieję, że tej kultury jednak okaże się, że będzie bardzo dużo w naszym mieście i w regionie. Doktor Sylwia Słowińska z Zakładu Animacji Kultury i Andragogiki na Uniwersytecie Zielonogórskim była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Do widzenia.